Prawdopodobnie jesteście tutaj nastawieni na to, że dzisiaj będzie konferencja do pań, bo taki był plan. Niestety bardzo przepraszam, ale tej konferencji nie będzie. W sensie ona w ogóle będzie, tylko nie będzie jej dzisiaj. Ona będzie za 2 tygodnie, bo za tydzień nie będzie spotkania. Przepraszam, że tak jest, ale ja po prostu nie zdążyłem jej przygotować tak, jakbym chciał ją przygotować. A temat pani jest na tyle absorbujący i na tyle jakby ważki, że nie ośmieliłbym się go podać od tak lekką ręką. I naprawdę po prostu nie zdążyłem zrobić tego wszystkiego, co chciałem zrobić, bo ostatnio trochę nie daję rady i dlatego dzisiaj będzie inny temat, który po prostu miałem już przygotowany. Więc wybaczcie, jeżeli ktoś się dzisiaj, szczególnie panie, które są to w większości, jak widzę, bardzo nastawiły na to, to proszę mi wybaczyć. Za 2 tygodnie na pewno ten temat będzie. Chyba, że się nie wyrobię znowu, ale bardzo się postaram wyrobić. Natomiast dzisiaj chciałbym do takiego tematu, który myślę w ogóle też jest bardzo ważny, jak każdy, a który ostatnio też jakoś bardzo mi się rzuca w oczy poprzez jakąś ogromną ilość nagromadzenia różnych rozmów i spowiedzi, mam takie wrażenie. I przypuszczam, że on większości z was dotyczy, nie wszystkich na pewno, ale większości z was. Punktem wyjścia do niego jest 14 werset 7 rozdziału Pieśni nad Pieśniami. Taki to jest trochę skok, bo my jakby tak formalnie jesteśmy w 5 rozdziale, ale w 14, w sensie w 7 rozdziale, w 14 wersecie jest takie coś, co od zawsze mnie w Pieśni nad Pieśniami intrygowało. I trochę sobie poszukałem, co by to mogło znaczyć i to mi otworzyło ten temat. Otóż w tym wersecie jest napisane, to jest tekst o Lublinicy, która mówi o swoim lubym. To już jest taki prawie, że finał. Za chwileczkę będzie 8 rozdział, gdzie oni będą sobie już wyznawać taką dozgonną miłość, mocną jak śmierć. Ale tuż przed tym, to jest sama końcówka tego 7 rozdziału, ona mówi do niego, że nad drzwiami u nich w mieszkaniu wiszą mandragory. I zawsze jak to czytam, to te mandragory to prawdopodobnie jest z tego, że czytałem kiedyś Harry'ego Pottera i tam są takie mandragory. I one mi strasznie zapadły w pamięć tam w tej książce. I jak teraz je gdzieś widzę i właśnie jak je zobaczyłem w Pieśni nad Pieśniami, to oczywiście poza wszystkimi głupimi skojarzeniami z Harry Potterem zadawałem sobie pytanie, o co to chodzi w ogóle? W sensie, co to są te mandragory? Ja nie wiem, czy ktoś z was kiedyś widział w ogóle mandragorę. Bo to nie jest bajkowa roślina z Harry'ego Pottera, tylko to jest autentycznie istniejąca roślina. Ja zawsze próbowałem sobie to znaleźć i dzisiaj tego trochę poszukałem. I to mi dokładnie otworzyło temat właśnie, o którym chciałbym wam powiedzieć. Otóż jak się poszuka hebrajskiego słowa, które jest tam użyte, kiedy jest opisana mandragora, to jest rzeczywiście roślina, tylko roślina, która jest nazwana słowem hebrajskim, które ma dokładnie taki sam rdzeń jak słowo miłość hebrajskie. Więc jakby roślina mandragora, hebrajska mandragora, to jest roślina miłosna, tak by to trzeba nazwać. Że to jest coś, co ma jakieś dziwne właściwości, takie erotyczno-miłosne. To mi oczywiście było za mało, samo to, że tak jest, bo oczywiście to się bardzo wpasowuje w sam temat Pieśni nad Pieśniami. To sobie poszukałem, co z tymi mandragorami jeszcze. I te mandragory są w Księdze Rodzaju, w bardzo ciekawym miejscu. Mianowicie mandragory są w Księdze Rodzaju bodajże w 30 rozdziale w historii Racheli i Lei, dwóch żon, które się spierały o miłość swojego męża i o pierwszeństwo dania mu potomstwa. Są użyte jako środek do zdobywania sobie trochę nieuczciwie, trochę podstępem jakby prawa do męża. Oczywiście pomijam cały kontekst kulturowy, bo dla nas to wszystko jest jakieś absurdalne, że facet ma dwie żony i one na przykład jak nie mogą mieć dzieci z nim, to mu dają swoje niewolnice i on z tymi niewolnicami ma dzieci i to wtedy te żony uznają, że to są ich dzieci, w sensie tych żon, mimo że to są dzieci tych niewolnic. Dla nas to jest wszystko jakiś absurd oczywiście już i tak powinno być, bo to jest absurd. Jakby pomijam wątek kulturowy, tylko tam w tym rozdziale mandragora się pojawia jako takie coś, co służy do nieuczciwego, bardzo oszukańczego, bardzo takiego, po naszemu byśmy powiedzieli, nieromantycznego zdobywania jakby uznania kogoś, zdobywania czyjejś miłości, wręcz wymuszania miłości. To się staje takim jakby przedmiotem, który jest jakby popychany jakby jako zamiennik miłości, mandragora. Jak sobie o czymś takim myślę, to jeden z tematów, który przychodzi mi do głowy i który jest, myślę, bardzo wielu z was znany, to jest miłość między rodzicami a dzieckiem. I to, że ogromna większość z nas ma z tą miłością potworne problemy, bo one są często jak mandragory. W sensie są miłością, ale to jest taka miłość, że lepiej byłoby jej nie mieć. Że bardzo wielu z was ma takie relacje z rodzicami,
co do których rodzic na przykład jest przekonany, że was strasznie kocha. Gdzieś tam ma głębokie poczucie w ogóle, że bardzo się o was troszczy, a wy dalibyście sobie rękę, głowę i nogę uciąć, że was przestał kochać w taki sposób. Że ten sposób miłości rodziców jest czymś okropnym. To się często bardzo wiąże, oczywiście z jakąś taką też trudną sytuacją rodzinną. To się często wiąże z jakimiś problemami rodziców, to się często wiąże z ich rozłamami małżeńskimi, które się na was przenoszą i tak dalej. Chciałbym dzisiaj trochę poruszyć ten temat i chciałbym wam dać kilka rad na to, co zrobić, jeżeli jesteście w takiej sytuacji. Dlatego, że według Pieśni nad Pieśniami to coś, co macie między sobą a rodzicami, to będzie wisiało w waszym domu nad drzwiami. Czyli to, co jest między wami a waszymi rodzicami, to będzie drzwiami, punktem wejścia do waszego domu kiedyś. A znaczy, że jeżeli ta mandragora nie zostanie naprawiona, oczyszczona, uzdrowiona, to wasz mąż będzie wchodził do waszego domu rodzinnego przez mandragorę. To wasza żona będzie wchodziła do waszego domu rodzinnego przez mandragorę. Czyli przez ten sposób kochania, którym was uraczono w waszym własnym domu. I dlatego to jest, jakby myślę, ważne. I mnie też osobiście strasznie też bliskie, bo ja dokładnie jestem z rodziny mandragoryńskiej, tak byśmy to mogli nazwać. Więc jakby całą tę historię znam, myślę, bardzo, bardzo tak dosłownie i bardzo blisko. I mam wrażenie też, że trochę sobie z nim już poradziłem. I chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym, jakby w ogóle co to zrobić. Oczywiście nie będę mówił na swoim przykładzie, chociaż trochę też opowiem, ale chciałbym wam opowiedzieć o, jak zawsze, historii biblijnej, która jest, myślę, w ogóle najlepszym w ogóle schematem myślenia o rodzicach i dziecku. Bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy czują, że to może być do nich, w sensie, że to jest może wasza relacja rodzicielsko-córewska, Boże, jak to brzmi, rodzicielsko-córczana i rodzicielsko-synowska. Przepraszam za to wyrażenie. Jeżeli ktoś to czuje, że to może być do niego, to bardzo polecam przeczytać sobie w tym kontekście Księgę Tobiasza. Tylko w tym kontekście. W sensie zwrócić uwagę w tej księdze na rodziny, tam są dwie rodziny, i na dzieci w tych rodzinach i to, co się dzieje. Chciałem wam na tym przykładzie trochę o tym opowiedzieć. Jeżeli ktoś nie czytał Księgi Tobiasza, to ja nie będę je w ogóle opowiadał, tylko chcę wam powiedzieć jakby same fakty. Tam są dwie rodziny. Jedna rodzina jest ojciec i matka, wydawałoby się zdrowa rodzina, bardzo pobożna, w której jest młody Tobiasz. Jest druga rodzina, ojciec i matka, w której jest córka, już nie taka zdrowa rodzina, bo córka ma bardzo problem taki z mężami, bo 7 zabiła już, ale jakby normalna rodzina, są rodzice, żyją, wydaje się, że ją kochają, jakby wszystko niby jest w porządku. No są jakby, cała historia się dokonuje między dwoma rodzinami. Jedna rodzina jest na jednym końcu świata, druga rodzina jest na drugim końcu świata i łącznikiem między tymi światami jest ten młody Tobiasz, który razem z aniołem i z psem idzie z jednej rodziny do drugiej, tam coś załatwia i wraca. I wiecie, jak tą księgę poczytacie w takim kluczu przypatrzenia się, co się dzieje między jednym ojcem a jego synem, między drugim ojcem a córką, między matką i synem, matką i córką, między synem i córką względem tych rodziców i tamtych rodziców, to znajdziecie naprawdę chyba najlepszy instruktaż tego, co zrobić, jak jest problem dziecko-rodzice. Te dwie rodziny są absolutnie popaprane. W jednej rodzinie jest taki układ, że córka, która rzeczywiście ma problem, tam historię pewnie znacie, mam nadzieję, że pamiętacie to, ona ma jakiegoś złego ducha prawdopodobnie w sobie i miała już 7 mężów. 7 gości, jak do niej wchodzi na noc poślubną, to ginie w noc poślubną. I rodzice jakby tak ją kochają i tak ją wspierają, że jak się pojawia 8, i to jest dla nas taki znak, że prawdopodobnie tak było już 7 razy wcześniej, to rodzice tak ją wspierają, że kiedy tylko ten 8 się pojawi i wchodzi do niej na noc poślubną, to rodzice tak bardzo wierzą w swoją córkę, że sobie poradzi, że już kopią grób pod oknem temu gościowi. To jest taki sygnał od rodziców, nie? Córko, na pewno sobie poradzisz. Na pewno z tym problemem dasz sobie radę. Tak sobie dasz radę, że my go zaraz pogrzebiemy. Nie? To jest taki sygnał. To jest oczywiście ubrane w pewne symbole, to pokazuje, jak ci rodzice są ustawieni względem tej córki. Ona ma jakiś problem z relacjami, ona nie potrafi kochać. Ten jakby symbol tego, że ona zabija tych mężów, to oczywiście nie chodzi o to, że ona ich morduje, tylko chodzi o to, że ona nie potrafi wejść w relacje. Ona próbuje zbudować jakiś związek i to nie wychodzi. I znowu nie wychodzi, i znowu nie wychodzi, i znowu nie wychodzi. 7 razy. Jak się pojawia 8, to dostajemy ten sygnał. Rodzice w ogóle w nią nie wierzą. Więc bardzo możliwe, że ona w ogóle nie potrafi w te relacje wchodzić, bo ma po prostu takich rodziców. Bo jak się tylko pojawia kolejny, to oni w ogóle nie dają jej żadnego wsparcia, że to się uda. Z drugiej strony jest druga rodzina, gdzie jest stary Tobiasz ze swoją żoną Sarą, którzy są totalnie, nie, przepraszam, nie Sarą, tylko Anną, którzy są totalnie skłóceni. Jak sobie to poczytacie, to znajdziecie. Żona go tam w ogóle wyzywa od najgorszych. To jest taka rodzina, w której ojciec się nie dogaduje z matką. I mało tego,
Ojciec to jest taki, jak to nazwać, taki żandarm. W sensie to jest facet, który niby przestrzega wszystkich przykazań, jest bardzo pobożny, ale symbolem tego, w jaki sposób on jest pobożny, jest to, że on grzebie umarłych. Tam jest strasznie trupia atmosfera w tym domu. Myślę, że niektórzy to znacie. Niektórzy mają takich rodziców, taką mamę albo tatę, którzy wydają się w ogóle być bardzo porządni, ale to jest taka porządność, że ona was po prostu doprowadza do śmierci. To jest takie przestrzeganie wszelkich zasad, takie wymaganie od was różnych rzeczy, że w ogóle nie chce się żyć. Jakby każda z tych rodzin ma tam absolutnie popaprane jakby sytuacje. I słuchajcie, co się dzieje? Jakby w ogóle pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Otóż uzdrowienie tej sytuacji w tej księdze zaczyna się od jednego bardzo prostego gestu. Od tego, że przychodzi anioł. Oczywiście oni nie wiedzą, że to jest anioł, tylko to jest jakiś tam daleki krewny. On jest jakby schowany pod postacią jakiegoś tam wujka, którego nikt oczywiście w rodzinie nie zna, no ale przychodzi i mówi, że wujek, no to wujek. Wszyscy mu wierzą, że to wujek. Tylko pies tam czai, że on jest jakiś dziwny, naprawdę. I on mówi do tego Tobiasza młodego, bo młody, w sensie syn starego Tobiasza ma na imię Tobiasz też, Tobiasz junior. Mówi, musisz wyjść z domu. Wiecie, to jest pierwsza, podstawowa, absolutnie kluczowa rzecz do wszystkiego. Nigdy, ale to przenigdy nie naprawicie swoich relacji rodzicielsko-dziecięcych, będąc w układzie, w którym żyliście przez tam 18 lat, powiedzmy. I nie chodzi mi o to tylko, że wystarczy wyjechać na studia, no bo już nie mieszkacie na przykład we własnym domu. Ale czasem to, że wyjechaliście, wcale nie oznacza, że wyszliście z tego domu. Otóż słuchajcie, jeżeli macie taki problem, jeżeli ktoś czuje, że ma taki problem, że między wami a rodzicami jest coś nie tak, że wasz dom jest po prostu domem toksycznym, jest takim domem, w którym wam jest strasznie trudno być, w którym czujecie się absolutnie jakby ignorowani, albo wręcz niekochani, albo wręcz krzywdzeni, to przybiera różne stopnie, to pierwsza rzecz, którą macie do zrobienia, to macie absolutnie zdystansować się do tego domu. I tu oczywiście się pojawia od razu pierwsza lampka w głowie człowieka, taki wielki reflektor. Uwaga, uwaga, czwarte przykazanie, tak? Uwaga, uwaga, nie kocham swoich rodziców. Uwaga, uwaga, powinienem się o nich troszczyć, zajmować, kochać i tak dalej. Tak, oczywiście, czwarte przykazanie istnieje. Nie znosimy go, ono jest aktualne. Jednym z najlepszych wyrazów respektowania czwartego przykazania jest oddalić się od swojego domu rodzinnego. Tak. Mówi to ksiądz katolicki. Proszę mnie słuchać. To jest wypełnianie czwartego przykazania w wypadku, kiedy dom jest toksycznym domem. Jeżeli dom nie jest toksycznym domem, w sensie jest świetnym domem, kochającym się domem, do którego z radością jedziecie, to oczywiście wypełnieniem czwartego przykazania jest być w domu. Ale jeżeli tak nie jest, to pierwszą rzeczą do zrobienia jest ten dom opuścić. Tak jak zrobił to młody Tobiasz. Młody Tobiasz wędruje na drugi koniec świata z tym aniołem, po to, żeby potem do tego domu wrócić. I kiedy do niego wróci, to jasne, on go naprawi, ten dom. Ja wam zaraz o tym opowiem. Tylko żeby to się mogło wydarzyć, najpierw musi wywędrować na drugi koniec świata. Dosłownie na drugi koniec świata. Tak jest w tej księdze. On idzie do najbardziej odległej miejscowości, jaką tylko da się wymyślić. Tak się oddala. Tak jest w tym domu, że musi to zrobić. I to jest pierwsza rzecz. Prawdopodobnie, jeżeli masz taką sytuację, to żyjesz w nieustannym poczuciu winy. Bo prawdopodobnie jak jeździsz do domu, to marzysz tylko o tym, żeby tam nie pojechać. Obiecujesz sobie, że jak pojedziesz do domu, to będzie lepiej. W sensie będziesz się starał i będziesz próbował. I nie będziesz się denerwował. I będziesz jakoś to wytrzymywał i zniesiesz. Po 2 godzinach już nie dajesz rady, wyciągasz tasaki, krzyczysz, obrażasz się, mówisz złe rzeczy. Masz poczucie winy, no bo nie kochasz. Bo próbujesz, ale nie kochasz. No więc wyjeżdżasz. Próbujesz dojść do porządku tutaj w Krakowie, czy tam gdziekolwiek jesteś. Po 1-2 miesiącach znowu jedziesz, znowu sobie postanawiasz. Będę próbował, będę kochał, będę próbował zrozumieć. Jedziesz, nic z tego nie wychodzi. Nieustanne poczucie winy. Druga rzecz. Uwaga. Twoje poczucie winy względem domu, który jest domem toksycznym, jest nieprawdziwe. Jest nieprawdziwe. Jest mechanizmem wytworzonym w twoim domu, który musisz odrzucić. Tak, w pewnym momencie, jak Tobiasz wróci do domu, będzie musiał przyjąć również swoją winę, ale to jak wróci, to potem. To nie jest tak, że ta strona dziecięca jest absolutnie pozbawiona wszelkich wad, to jest po prostu świętość chodząca, a tam jest tylko piekło, a tu jest raj. Nie, nie, oczywiście, że nie. Tylko, że żeby w ogóle cokolwiek z tym zrobić, to trzeba wyjść od tego pierwszego założenia.
Jeżeli masz takie coś w sobie, że odczuwasz poczucie winy względem tego, że nie umiesz rozwiązać sytuacji w swoim domu, albo nie umiesz w ogóle w niej zaistnieć, albo w ogóle nawet ci się nie chce w jakikolwiek sposób brać w tym udziału, nie obwiniaj się za to. Wyjedź z tego domu, zostaw ten dom i nie obwiniaj się za to. Nie jest twoją odpowiedzialnością naprawić swoich rodziców. Nie jest twoją odpowiedzialnością dać im szczęście. Nie jest twoją odpowiedzialnością dać im jakiekolwiek poczucie sensu, bezpieczeństwa, no nie wiem czego tam jeszcze, czegokolwiek. To nie jest twoje zadanie. Nie. Nie jesteś rodzicem swoich rodziców. Jesteś dzieckiem swoich rodziców. Jak będziesz miał swoje dziecko, to rzeczywiście twoim zadaniem będzie zapewnić im miłość, to żeby byli szczęśliwi, w sensie były szczęśliwe te twoje dzieci, nadać im sens do pewnego momentu oczywiście życia, tak. Ale to względem twoich dzieci, a nie względem twoich rodziców. Słuchajcie, i to są takie rzeczy, które trzeba sobie po prostu wtłuc do głowy. Ale naprawdę. I może tak ci się wydaje, że jak jesteś tutaj, a w domu jest piekło i powinieneś tam jakoś być i nie wiem, pomóc twojej mamie, pomóc twojemu tacie, jakoś zaradzić temu nieszczęściu, ta myśl jest fałszywa. Nie jesteś od tego. Oczywiście, nie mówimy tutaj o skrajnych wypadkach typu, nie wiem, jeżeli twój ojciec maltretuje twoją żonę, Boże, twoją żonę, jeżeli twój ojciec maltretuje twoją mamę, to tak, jedź tam i zabierz ją stamtąd. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to tylko to możesz zrobić. Ale o normalnych sytuacjach, kiedy masz taki moment, że po prostu no nie możesz być w domu, bo twoje bycie w domu doprowadza cię do szału. Bo to, co twoja mama do ciebie mówi, to, co twój ojciec do ciebie mówi, to jak wymagają od ciebie miłości, to jak próbują ją narzucić, to nie możesz tego znieść. I ty tam nie jedziesz. I masz poczucie winy, że tak jest. Wyrzuć to poczucie winy z głowy. Ono jest nieprawdziwe. Naprawdę. Ono jest nieprawdziwe. Co musiał zrobić Tobiasz, kiedy wyjechał z domu? Otóż Tobiasz, słuchajcie, zrobił trzy rzeczy, powiedzmy. Tobiasz, kiedy wyjechał z domu, to nie tylko wyjechał z domu po to, żeby wyjechać z domu, tylko zdobył tam, po drodze, jeżeli pamiętacie tę historię, spotkał taką rybę po drodze, gdzie tam z tej ryby wyciągnął serce i wątrobę. Ja o tym kiedyś mówiłem w innym kontekście, teraz powiem w innym. Co to znaczy, że ktoś wyciągnął z tej ryby serce i wątrobę? Co to jest ryba? Ryba to jest coś, co pływa na dnie. Jeżeli to się wyciąga, no to wyciąga się to z jakiejś głębiny, nie? Z czegoś ciemnego, z czegoś, czego nie widać. Co to może być za symbol? Otóż Tobiasz odsunął się od swojego domu, żeby sobie usiąść ze sobą, żeby sobie spojrzeć w siebie, w sensie w swoją głębinę, tam, gdzie nie widać. I z tego wyciągnął rybę. I z tej ryby wyciągnął serce i wątrobę. Serce to jest zdolność do kochania, wątroba to jest prawda. To są takie symbole żydowskie. Bardzo często jak ktoś chce powiedzieć, że coś jest prawdziwe, to mówi mam to w wątrobie. Tak jest w Piśmie Świętym często. Taki rodzaj myślenia. To mam to w wątrobie. Jak mówi się w psalmach do Pana Boga, żeby mnie sprawdził i zbadał, jaki jestem, to często psalmista mówi zbadaj moją wątrobę. To jest dla nich pewien symbol prawdy. Co robi Tobiasz? Tobiasz chce znaleźć dwie rzeczy w sobie. Chce znaleźć to, czy on potrafi i jak ma to w ogóle zrobić, żeby kochać. I dwa, chce wiedzieć prawdę o sobie. Kiedy może to zrobić? Kiedy nie jest w domu. Otóż dopóki istniejesz w takiej uzależnieniowej relacji względem rodziców, w takim poczuciu winy względem rodziców, nie znajdziesz prawdy o sobie, bo będziesz żył w tym poczuciu winy. Nie znajdziesz tego, co to znaczy, że ty możesz i potrafisz kochać, bo będziesz nieustannie żył w takiej wymaganej miłości, której się od ciebie wymaga. Więc to odejście z domu nie polega na tym, że po prostu się odciniemy od domu tylko po to, żeby się odciąć. Tylko to jest odcięcie po to, żeby znaleźć te dwie rzeczy. To zrobił Tobiasz. On zaczął badać, co? Że on ma zbudować jakąś swoją miłość. Że on ma zbudować to, kim on jest. To jest prawda. Otóż ty, kiedy wyjechałeś na studia i zostawiłeś dom, to masz teraz jedno zadanie. Zbudować swoje życie. I to nie jest egoizm. To nie jest niekochanie rodziców, tylko to jest twój obowiązek. Masz zbudować miłość w swoim życiu, czyli masz znaleźć kogoś, kogo będziesz kochał i kto będzie kochał ciebie i masz się dowiedzieć, kim jesteś. Nie zrobisz tego, będąc tam. Nie zrobisz tego. I to jest w ogóle podstawowa rzecz, którą każdy, kto ma taki problem, musi zrobić.
Dla mnie tą rzeczą był zakon. Ja w zakonie musiałem znaleźć, co to znaczy, że ja mam kochać w życiu, jak mam kochać. I musiałem znaleźć w zakonie, bo taka moja droga, jaka jest prawda o mnie, kim ja jestem. I dopóki byłem w domu, nie byłem w stanie tego zrobić. Bo żyłem w nieustannym wymogu miłości względem moich rodziców, wpędzaniu mnie w poczuciu winy i w nieustannej chęci odebrania sobie życia, bo już tak nie mogę. I to nie oznacza oczywiście, że musicie pójść do zakonu. Nie. Bo bardzo możliwe, że waszą drogą jest małżeństwo. Tylko, że dopóki tam będziecie, to się to nie zmieni. Proste rady. Bo co to znaczy zerwać kontakt z domem? To nie znaczy, że macie przez najbliższe 10 lat nie postawić nogi w waszej miejscowości, nie dzwonić, nie spotykać i nie. Nie. Macie wystawić, znaczy ustawić swoje własne, bardzo jasno określone granice, gdzie i na ile angażujecie się w sprawy domu. To znaczy, że jeżeli twoja mama, twój tata oczekują od ciebie, że w każdy weekend będziesz w domu, to mówisz im, przyjadę raz na kwartał. Mówisz zupełnie poważnie. Jeżeli twoja mama twierdzi, że musi do ciebie zadzwonić codziennie 5 razy, bo inaczej umrze, to mówisz jej, będę dzwonił raz na tydzień. Ja mówię zupełnie raz poważnie. To nie ma oczywiście jednej stałej reguły, ile, kto, gdzie. Nie. To zależy od sytuacji. To zależy od tego, w jakiej jesteś relacji rodzicielskiej. I jeżeli masz taki problem, to musisz zadać sobie pytanie, jak chcesz ułożyć te relacje. Jak je zostawisz od tak, no to jakoś tam się dzieje, nie? I ona dzwoni, to muszę odebrać, bo na pewno jest jakiś problem. Uwaga, jest jakiś problem, ale to nie znaczy, że musisz odbierać. Naprawdę. Jeżeli twój rodzic dzwoni do ciebie i obraża cię przez telefon, odkładasz słuchawkę. I mówię to zupełnie poważnie. Dzwoni po raz drugi i mówisz, czy będziemy teraz rozmawiać normalnie i nie będziesz mnie obrażać. Tak oczywiście, ty odkładasz słuchawkę. Ale ja mówię zupełnie poważnie, słuchajcie, bo ja wiem, że to się wszystko wydaje takie nieczułe, niekochające, takie, że no przecież tam jest jakiś problem, ja muszę pomóc. Otóż nie jesteś w stanie pomóc. Naprawdę nie jesteś w stanie pomóc. Im głębiej tam jest to porypane, tym bardziej trzeba postawić granice. Dlatego, że ty nie pomożesz, a tylko się zniszczysz. Naprawdę. I to nie jest niekochanie rodziców. Jeżeli ktoś jest od czegoś uzależniony, to jak się go kocha? Dając mu to, od czego jest uzależniony, czy zabierając mu to, od czego jest uzależniony? Jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to czy miłość do niego polega na tym, że stawiasz mu butelkę i mówisz, patrz i walcz z nią? To jest miłość? Nie, to jest tortura. Miłość to jest zabrać mu tą butelkę, usiąść obok niego i nie pozwolić mu myśleć o tej butelce. Jeżeli tą butelką, tym zniewoleniem jest miłość do ciebie, że któryś z twoich rodziców nie widzi sensu poza tobą i jak ty mu nie zapełniasz tego sensu, to on po prostu nie ma po co żyć, to miłością do niego jest zabrać mu tą butelkę. Czyli sprawić, że nie będzie miał po co żyć. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś sensem jego życia. Nawet jeżeli on jest przekonany, że tak jest. To powoduje w drugiej stronie straszny ból, straszne cierpienie, opuszczenie, poczucie zdrady. Tak. Czy w alkoholiku, któremu się zabierze wódkę, jest strata, opuszczenie, poczucie bez sensu i nie ma po co żyć? Tak. Czy miłością jest tą butelkę mu zabrać? Tak. Naprawdę. Ja ci mówię to z całą odpowiedzialnością, nie w teorii, bo ja to wszystko znam. Dlatego, że ilość miłości, którą ja dostałem w swoim życiu od mojej mamy, w sensie chorej miłości, to nie ma takiej miłości na całym świecie wszystkich razy wziętej. Ja jestem jedynym szczęściem mojego rodzica. Jedynym wypełnieniem jego sensu. A to znaczy, że on nie ma nic, jeżeli ma mnie. Bo żaden człowiek nie jest sensem drugiego człowieka. I to jest tylko i wyłącznie ucieczka. I pomóc temu komuś zabrać mu ten sens. Żeby on musiał naprawdę poszukać tego sensu. I od momentu, kiedy zacząłem mojej mamie zabierać ten sens, którym ja jestem, to ona oczywiście, że w pewnym czasie zaczęła szukać tego sensu gdzieś indziej. I w tej chwili nasze relacje są całkiem nieźle poukładane. W tej chwili ona się wydobyła z większości już swoich wtop życiowych. Naprawdę. Zajęło to 15 lat. Ale zrobiło się.
Jeżeli tak masz, to bardzo cię proszę, żebyś tego posłuchał. Tobiasz, kiedy wraca do domu, to ma serce, ma wątrobę, w sensie umie kochać. Tam po drodze tą Sarę jeszcze zahaczył, zaraz do niej jeszcze wrócę. Ma wątrobę, czyli zna prawdę o sobie i ma coś jeszcze. Kiedy przychodzi do domu, to ma ze sobą, jak jest napisane, 10 talentów złota. Bo on w ogóle po to poszedł do tej Medii, żeby wyciągnąć tam skarb, który tam zostawili. Co to jest 10 talentów? Nie wiem, czy wam się to kojarzy. Jest ewangeliczna przypowieść o 5 talentach, które gościu obrócił, dał w obieg i zyskał 10. Człowiek z 10 talentami, według Pisma Świętego, to jest facet, który najwięcej zrobił, który stał się kimś, który zyskał najwięcej, który naprawdę się rozwinął. Jaki Tobiasz może naprawić swoich rodziców? Bo on ich naprawi, kiedy wróci. Ano taki Tobiasz, który już kocha, gdzie to zrobił? Poza domem. Który zna prawdę o sobie, gdzie to zrobił? Poza domem. Który ma 10 talentów, jest kimś, gdzie to zrobił? Poza domem. Otóż dopóki ty nie poukładasz siebie, a nie poukładasz siebie w tamtym domu, tylko poza nim, to nie naprawisz tego domu. Dlatego, że dopóki nie jesteś poukładany z tego, co tam ci się stało w tym domu kiedyś, to będziesz naprawiał tym niepoukładaniem, czyli będziesz tylko pogłębiał niepoukładanie. I właśnie dlatego trzeba wyjść z domu. Przemyśl sobie, w jakich funkcjonujesz relacjach, zasadach, rygorach względem swojej rodziny. Bo bardzo możliwe, że musisz zacząć stawiać bardzo jasne granice. To jest początek wszystkiego. W pewnym momencie czasem bywa też tak, że trzeba zrobić nic innego jak totalną wojnę. To trzeba przemyśleć. To nie chodzi o to, żeby zrobić to tak, ale czasem jest taka sytuacja w domu, że trzeba zrobić totalną wojnę, której się najbardziej chyba boimy, bo ona się wydaje być największą niemiłością względem rodziców, a myślę, że czasem jest największą miłością względem rodziców. U mnie cała naprawa sytuacji rodzicielskiej dokonała się w ten sposób, że najpierw przez te ileś tam lat byłem poza domem, szukałem siebie, szukałem tego, kim mam być, wyzbywałem się poczucia winy w odległości od tego domu, znalazłem to, co to znaczy, że ja mam kochać, i potem pojechałem do domu po jakichś 7 latach i zrobiłem masakrę w domu. Naprawdę. W sensie nie wytrzymałem. Były taki wyjazd na święta Bożego Narodzenia, kiedy miałem być w domu chyba przez 6 dni. Nie? W ogóle jak ja to wymyśliłem. I po 1,5 dnia doszło już do takiej eskalacji konfliktów, że nie wytrzymałem. I zrobiłem rzecz, której wcześniej nigdy nie robiłem. W sensie wyjechałem, bo zawsze było tak, że jakoś tam docierałem do końca. Tyle, ile miałem być. Moja mama wiedziała, że mam tyle być, bo ona miała wszystko wcześniej poustalane. Musiała dokładnie wiedzieć, ile jestem w domu. Na tym to polega. I po 1,5 dnia, bez słowa, w ogóle ja o tym nie mówiąc, spakowałem się i wyjechałem i przez 1,5 roku się nie odzywałem. Ona dzwoniła, cudowała, 0 kontaktu. I po 1,5 roku pojechałem, posadziłem przy stole tatę i mamę i wyjechałem z taką bombą, że oni ledwo to przeżyli w ogóle. W sensie opowiedziałem wszystko, co jest we mnie. Wszystko, jak się czuję, jak na to patrzę, co o nich myślę, w dobry i zły sposób. Ja wiem, że tam było dużo dobra, było też dużo zła. Wiem o tym. A to była chyba najbardziej potrzebna rzecz na świecie. I od tego momentu dopiero, bo ja już wiedziałem, kim jestem, po co jestem i poradziłem sobie z poczuciem winy, zaczęliśmy budować normalną relację. I to już tak trwa. Któryś tam rok rzędu i to idzie. Lepiej, gorzej, jest całkiem nieźle. To się wszystko stanie tylko wtedy, kiedy najpierw wyjedziecie, znajdziecie siebie i dopiero potem można wrócić i naprawiać. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Co zrobił Tobiasz? Jest napisane, że Tobiasz, kiedy wrócił do domu po tych tam latach wędrówki, po znalezieniu żony, czyli po znalezieniu swojej własnej miłości, po znalezieniu prawdy, po zdobyciu 10 talentów, to anioł mu powiedział, żeby wziął żółć, bo on z tej ryby jeszcze wyciągnął żółć, żeby żółć nałożył na oczy swojemu ojcu, żeby zdrapał potem rękami bielmo z jego oczu i ojciec będzie widział. Co to za symbol? Jego ojciec jest ślepy. Otóż, to w jaki sposób jesteś kochany przez rodziców, to jest ich ślepota. To nie jest ich świadome krzywdzenie ciebie. Nie, to nie jest tak, że oni chcą cię kochać tak, żeby ta miłość się zabiła. Nie.
Oni nie wiedzą o tym, że kochają w sposób zły. To jest ślepota. I co on zrobił? Wziął żółć i położył ją na oczy swojemu ojcu. To słowo żółć w Biblii jest słowo, które oznacza gniew, oznacza złość, oznacza takie no, wylanie emocji. Zresztą w Polsce, w polskim języku funkcjonuje takie coś, że ktoś się zalał żółcią, nie? Czyli tak się po prostu już tak się po prostu wkuł na maksa. To jest, myślę, stąd w ogóle wzięte. Co on zrobił temu ojcu? Ja myślę, że on zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze, wylał całą swoją złość. Wrócił ustawiony jako ktoś. Już wiedział, kim jest. I opowiedział swojemu ojcu prawdę. Co się często wiąże z ogromnymi emocjami złości, gniewu, różnych krzyw, które się miało i tak dalej. Ale co też zrobił? Ja myślę, że to pomazanie tą złością jego oczu było pokazaniem ojcu, że ty w tym, jak mnie kochasz, to tak naprawdę mnie zabijasz. W sensie nienawidzisz mnie tym. Na czym polega słowo nienawidzieć? To jest nie widzieć kogoś. Mówi, ty mnie kochasz tak, że mnie nie widzisz w tej miłości, czyli mnie nienawidzisz. I ja wiem, że ty myślisz, że ty mnie kochasz, ale ty mnie nienawidzisz. I drugą rzecz, którą zrobił, to ściągnął bielmo z jego oczu. Co to jest bielmo? To jest białość, nie? Tam jest słowo, które oznacza biel. To jest to, że ktoś się wybiela. Co on zrobił temu ojcu? Pokazał ojcu, że to twoje przekonanie, że ty mnie kochasz najbardziej, że jesteś najpiękniejszy w tym kochaniu i że robisz wszystko dobrze dla mnie, to jest gówno prawda. I tu się dopiero zaczyna uzdrowienie. Jeżeli masz taką relację z rodzicami, to taki moment będzie musiał przyjść. Kiedy wydasz z siebie wszystko, to będzie czasem bardzo gniewliwe, bardzo złe, bardzo takie nacechowane negatywnymi emocjami. Wyrzucisz to z siebie względem nich. Pokażesz, że oni tak mają względem ciebie i jeszcze spróbujesz zedrzeć to bielmo, czyli udawanie, że to wszystko w ogóle to jest miłość. Kiedy da się to zrobić? Dopiero jak po całej tej wędrówce wrócisz do domu, wiedząc, kim jesteś. Kiedy my to próbujemy zrobić, nie wychodząc z domu, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy. Bo to możesz sobie powiedzieć, że dobrze, że ja często krzyczę na moją mamę, nie? Jak się kłócimy, to ja jej to wszystko mówię. Ja często próbuję to wszystko powiedzieć. Tylko, że to się da zrobić uzdrawiająco dopiero wtedy, kiedy człowiek przebędzie całą tą drogę poza domem, kiedy znajdzie siebie. Masz takie poczucie, że wiesz, kim jesteś, gdzie jest twoja miłość życiowa i zdobyłeś już 10 talentów? Jeśli nie, to nie naprawiaj swojego domu. Bo nie naprawisz go. Nie naprawisz go. Właśnie na tym to polega. Że nawet trzeba przebyć całą tą drogę, żeby cokolwiek w tym domu móc zrobić. A my myślimy, że możemy to zrobić będąc w tym domu. Nie możemy tego zrobić będąc w tym domu. Taki naprawiony Tobiasz nie tylko pomógł swojej rodzinie, ale jeszcze pomógł tej swojej Sarze. A jak jej pomógł? Ano z domu ją zabrał. Znaczy, to jest przemądra księga. Facet wyszedł z domu, żeby znaleźć siebie. Najpierw znajduje wątrobę i serce. Czyli odnajduje siebie. Jak odnalazł siebie, to pierwsze, co zrobił, to znalazł swoją miłość, którą zobaczył, że jest dokładnie w takiej samej sytuacji, jak on w tamtym domu. Co zrobił? Zabrał ją stamtąd. Do swojego domu. Ale zanim ją do swojego domu wprowadził, to kazał jej czekać przed miastem i powiedział jej, słuchaj, ja najpierw uporządkuję sprawy w moim domu. Żebyś ty nie wlazła w drugi taki dom. Co to jest za przemądry gość w ogóle? Czym on to zrobił? Jedną prostą rzeczą. Znaczy prostą, nie prostą. Jedną bardzo trudną rzeczą. Wyszedł z domu i znalazł siebie. I to jest jedyne rozwiązanie. Jeżeli chcesz naprawić jakiekolwiek popsute relacje rodzicielsko-dziecięce twoje, to spadaj z domu. Ale tak na serio. Nie tylko to, że sobie wyjechałeś do Krakowa. Tylko tu musisz wyjść z domu. To zacznij naprawdę zajmować się swoim życiem. Jeżeli masz poczucie winy, że to robisz, a tam cierpią, to wyrzuć to poczucie winy. Nie jesteś w stanie tego zrobić. Skąd się w ogóle bierze to poczucie winy? To poczucie winy jest mechanizmem, który jest jednym z najgenialniejszych sposobów na wymuszanie miłości. Jak się najłatwiej, najszybciej i najpotężniej wymusza miłość względem kogoś? Ano wzbudzaniem w nim poczucia winy.
Dlatego, że jeżeli stoisz przed kimś i ten ktoś potrafi tak ci pokazać, że ty zrozumiesz, że twoim maksymalnym obowiązkiem jest spełniać jego oczekiwania, a kiedy ich nie spełniasz, to nie kochasz, to cię najszybciej zapędzi do, oczywiście w cudzysłowie, kochania tego kogoś. Tak ten ktoś myśli. Nie to, że on robi specjalnie. Skąd się biorą te wszystkie wymuszenia miłości naszych rodziców na nas? Ano biorą się stąd, że któryś z nich nie zaznaje miłości od swojego współ. Albo obydwoje, albo jedno, albo jakkolwiek. Tamto serce wtedy zostaje puste. Co ono chce, to serce? To jest normalne pragnienie serca. No ktoś mnie musi kochać. Skoro mnie nie kocha mąż, albo skoro to nie idzie po prostu, albo to jest takie żadne, to serce nie może żyć w pustce. Więc co ono ma wtedy? Muszę znaleźć miejsce, które mi to wypełni. No to jak się rodzic rozejrzy, to kogo zobaczy pierwszego? Psa. W domu Tobiasza był pies. Okazało się, że nie da rady. Pies nie pomoże. No to kto jest następny w kolejce? No dziecko, bo ono jest najbliżej. No to co robimy? Rzucamy się całą miłością na dziecko. To dziecko, widać, że jak tylko dostało taki ogrom miłości, to zaczyna uciekać. No to trzeba znaleźć najszybszy mechanizm, żeby nie pozwolić mu uciec. Nie kochasz mnie, a jesteś moim dzieckiem i powinnoś mnie kochać. Dziecko, no tak, jestem twoim dzieckiem, powinienem cię kochać. No i jedziemy. I zaczyna się kołowrót. To poczucie winy jest absolutnym fałszem. Jest absolutnym fałszem. Wiesz, co jest najgorsze? Że jeżeli będziesz trwał w czymś takim, w sensie nie wyleziesz z tego domu, nie znajdziesz tego, jak ty masz kochać, to zrobisz dokładnie to samo ze swoim dzieckiem. Dokładnie to samo. I zapisz sobie dzisiaj już, jeżeli masz, no pewnie nie masz, nie, teraz są te wszystkie elektroniczne, to już są. Zapisz sobie w jakimś kalendarzu, który ma tam już rok, nie wiem, 2025, wypuść swoje dziecko. Naprawdę. Jak tylko skończy 18 lat, zapomnij o swoim dziecku. Tak sobie napisz. Nie chcę cię, nie kocham cię, idź z domu. Moja powaga. Bo to się wszystkim będzie wam przydarzać. Jak nie będziecie tego mieli tutaj w swoim sercu, w znalezieniu siebie, to będziecie tak samo próbować, a nie daj Boże, jeśli wam się coś wydarzy w waszych małżeństwach, że nie dostaniecie takiej miłości, jakiej chcecie, no to schemacik będzie dokładnie ten sam. I co jest najgorsze, będziecie przekonani, że wy po prostu kochacie. Bo nasi rodzice, i to jest kolejna rzecz, którą się odkrywa, ale dopiero po latach, oni naprawdę nas kochają. I oni naprawdę nie wiedzą, że tym kochaniem nas zabijają. Ja dopiero wtedy, kiedy na moją mamę wylałem to wszystko, co miałem, kiedy dopuściłem do swojej głowy taką myśl, słuchajcie, siedzi ksiądz, katolik, chrześcijanin i dochodzi do mnie taka myśl, ja nienawidzę swojej matki. Dla mnie przyjęcie takiej myśli, że jej po prostu nienawidzę w tym, co ona mi robi, to była najgorsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. No bo co to, jak ja mogę nienawidzieć swojej matki? No tylko, że ja jej naprawdę nienawidziłem. W tej chwili, jak już to wszystko wyrzuciłem, jestem w stanie powiedzieć, że ją naprawdę kocham. I z jednego bardzo prostego powodu. Dokładnie z tego samego powodu, dla którego jej kiedyś nienawidziłem. Bo teraz widzę, że to wszystko, co ona robi, robiła względem mnie, to było desperackie poszukiwanie miłości. We mnie w tej chwili to budzi czułość i troskę. Naprawdę. W tej chwili, jak do niej jadę, to we mnie to budzi czułość względem niej. Coś, co kiedyś budziło we mnie po prostu ucieczkę, gniew i wszystko inne, co mam w głowie. W tej chwili, jak ja to widzę, to mam ochotę naprawdę z nią być, mam ochotę naprawdę ją przytulić, mam ochotę naprawdę z nią rozmawiać. I naprawdę mam takie przekonanie, że ją w tej chwili kocham. Pewnie mogę kochać jeszcze bardziej. Pewnie jak mógłbym być 2 dni w domu, to bym kochał jeszcze bardziej, ale tego się muszę nauczyć jeszcze. Tego się jeszcze uczę. Ale to, co kiedyś budziło właśnie moją wręcz nienawiść, w tej chwili budzi moją miłość. Ale musiało się dokonać to wszystko. Wyjazd, drugi koniec świata, znalezienie siebie, wyrzucenie żółci, zrzucenie bielma, cały ten proces. I to się da zrobić. Nie tak, że się nie da. Da się to zrobić. Tylko tak się da to zrobić. Jeżeli masz taką historię gdzieś, bliską tobie, to poczytaj sobie Księgę Tobiasza i spróbuj popatrzeć na to, co zrobił Tobiasz, żeby sobie poradzić z takim domem.
Jak już on mu tą żółć i to bielmo nałożył na te oczy i ten ojciec jakby zobaczył go wreszcie, tego swojego syna, nie zobaczył swoje pragnienia względem niego, to go przytulił. Pierwszy raz w tej księdze w ogóle. Na początku nie ma żadnych takich oznak, żeby gdziekolwiek ten ojciec jakąkolwiek czułość temu synowi dawał. Na początku ten ojciec mówi tylko o sobie. Mówi o tym, jaki jest święty, jak przestrzega przykazań, jaki jest w ogóle świetny, jaki jest, no w ogóle fantastycznym człowiekiem jest. Nie ma ani grama czułości względem syna. A po tym wszystkim przytula go, wybiega do niego w ogóle. Wygląda tak samo jak ten ojciec, który wybiega do syna marnotrawnego i mówi, synku, światło moich oczu. Zupełnie inaczej do niego mówi. To się da zrobić. Ja tego też doświadczam w moim być z rodzicami. Tylko najpierw taka droga. I tu ostatnia rzecz. To wyjście z domu, to poszukanie serca, poszukanie wątroby, poszukanie talentów jest możliwe tylko w jednym towarzystwie. W towarzystwie archanioła Rafaela. To Rafael każe wyjść z domu Tobiaszowi. To Rafael pokazuje Tobiaszowi, gdzie jest w tej rybie to serce i ta wątroba. To on każe mu to wziąć. To Rafael kieruje go do Sary. To Rafael mówi mu, co ma zrobić u tej Sary. To Rafael każe mu tę Sarę zabrać do swojego domu. To Rafael, kiedy idą do domu, każe mu użyć tej żółci. Więc wszystko każe mu zrobić Rafael. Kto to jest Rafael? Każdy anioł to jest Boża obecność. Często ludziom w Biblii się myli, jak spotykają anioła, z kim gadają. Czasem mówią do anioła i nagle przestawiają się i mówią Jahwe, a potem znowu mówią do anioła. W tej samej rozmowie. Anioł to jest nic innego, jak znak obecności Bożej. To wyjście z domu, to poszukanie siebie, to nauczenie się tego, co znaczy prawda o nas, to wyrzucenie gniewu z siebie, to nauczenie się kochania, to się da zrobić tylko i wyłącznie z Bogiem. Jak chcesz to zrobić sam, to nawet nie próbuj. Po prostu wyjdziesz z domu i tyle. I do niego już nie wrócisz. Bo nikt ci nie powie, gdzie tego serca się szuka, gdzie tej wątroby się szuka, gdzie się Sary szuka, jak się do domu wraca i co w tym domu zrobić. Nie, po prostu wyjdziesz i pójdziesz w cholerę. I tyle ci widzieli w domu. A to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby porzucić dom. Nie. To trzeba zrobić z Bogiem. To trzeba zrobić jako człowiek, który daje Panu Bogu dostęp do tego. I bardzo was do tego zapraszam. Dlatego, że coś, co zawsze mi się wydawało właśnie no, najtrudniejszą sytuacją mojego życia, no bo to są najtrudniejsze sytuacje życia, kiedy ma się przerypane w domu, da się naprawić. Da się to uzdrowić. Tyle na dzisiaj. Obiecuję, że za 2 tygodnie będzie konferencja do pań. Będzie wesoła i radosna i bez takich problemów. No jak to panie, nie? Pomódlmy się na koniec i przyjmijcie błogosławieństwa.